Okej, okay, zapraszam. Dzień dobry, Blanka Siętek, chyba dam sobie radę. Rzeczywiście zgadzam się z przedmówcami, że tu jest bardzo stresująca sytuacja. Czuję się trochę, szanowni państwo, czuję się trochę jak w sądzie. Zdarza mi się, że tam bywam. To nie do końca, bo nie ma oskarżonej, nie ma adwokata oskarżonej. Ale słyszę, jak państwo mówicie do Wysokiego Sądu, który też tak siedzi trochę podobnie. Chcemy decyzji. Zostaliśmy zaproszeni my, mediatorzy, do kontaktu. Bo na razie do kontaktu. Mediacje są dobrowolne, na każdym etapie można powiedzieć pas, nie chcemy, nie interesuje nas to. Nie ma problemu. Stronami w mediacja będą te osoby, czy tam przedstawiciele tych stron, które będą chciały. Z tych informacji, co ja mam, to wiem, że jest grupa nauczycieli, jest grupa rodziców, jest dyrekcja i jest urząd. Mediacje, jak powiedziałam, są dobrowolne, czyli przystąpią te osoby, które będą chciały. My, jest nas dlatego dwójka w PCN-ie, bo jesteśmy bezstronni, nie mamy ulubieńców swoich. Tu okazało się, że znam jedną osobę, ale no, jestem bezstronna, bo znam ją z widzenia prawie. Jesteśmy bezstronni, nie mamy interesu w tym, czy państwo się dogadacie, czy nie. Wynagrodzenie to samo. Tu państwo jesteście moderatorami, znaczy gwiazdami, moderatorami bardziej my. Jesteśmy bezstronni, bezinteresowni, neutralni, czyli na spotkaniu wstępnym będziemy robili dużo mózgów z państwem, jak rozwiązać ten problem. Pokrótce państwo powiecie, w czym jest problem, jak on wygląda państwa oczami, ale głównie skupimy się na naprawieniu szkody, bo coś się wydarzyło i na zadośćuczynieniu. Po takich spotkaniach wstępnych, na spotkaniu wspólnym będziecie państwo mieli okazję usłyszeć, jak druga strona widzi tą sytuację. Często same porozmawianie już coś daje. I później albo dojdzie do spisania ugody, porozumienia, albo nie dojdzie. Na szczęście to się dzieje obok i poza decyzją urzędu. To, co pani wójt zrobi, to będzie obok. Na pewno państwo zyskacie to, czy będziecie mogli właściwie się skomunikować. Często słyszę, że jest tu problem z komunikacją. Wyrazić swoje oczekiwania, do których druga strona się odniesie. Ugoda zazwyczaj jest satysfakcjonująca. Nikt, żadna ze stron nie wyjdzie zachwycona, jest super. Nie. Każda ze stron będzie musiała wyjść ze swojej strefy komfortu, coś siebie dać, ale ma prawo mieć swoje oczekiwania, które zostaną zaspokojone w sposób satysfakcjonujący. A skąd pewność, że te oczekiwania zostaną zrealizowane, albo te obietnice zostaną zrealizowane? Ale chwila, naraz, przepraszam, ale naraz... Bardzo przepraszam, pani po prostu informuje o procesie. Tak. Ja informuję, dlatego się zaczęłam z tematu dzisiejszego. To jest, nie, proszę państwa, to jest tylko i wyłącznie informacja o procesie i tyle, nic więcej. Ciągać sprawę. Ale my nie mamy czasu. Ja rozumiem. Czy to się rozumie? Czy państwo oczekujecie wyroku typu zwolnienia? Tak. A co będzie, jak druga strona powie, to nie. Szukajmy innych rozwiązań. No właśnie, tu jest pytanie, druga strona. Szkołę prowadzi menadżer, dyrektor, jak pani wójt powiedzie. Pani dyrektor, menadżer absolutnie się nie sprawdziła. Nie wie nic o tym. Przepraszam bardzo, moment, chwileczkę, przepraszam. Pani miała poinformować o procesie. Natomiast nie prowadzi. Czy ktoś nas pyta, czy my chcemy mediacji? Proszę państwa, ja pozwolę, jeżeli mogę o coś poprosić, to nie kontynuowanie. Chcemy mediacji. Przepraszam bardzo.
proszę o niekontynuowanie tego wątku, nie polemizowanie. Nie po to dzisiaj jesteśmy tutaj na tym spotkaniu. Omawiamy sprawy współpracy ze szkołą. No, wykończenie. No, mamy prawo, oczywiście, to już siedzimy 3 godziny. Prawda? I wobec tego bardzo proszę, czy jeszcze coś, jeżeli chodzi o informację. Dziękuję uprzejmie. Przypominam.